Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Moim gościem jest pan profesor Paweł Skrzydlewski, filozof, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Dzień dobry, panie profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Na początku prośba do naszych wszystkich widzów. Szanowni Państwo, nasza telewizja istnieje i rozwija się tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeżeli chcą Państwo, żeby takie i podobne filmy się nadal na naszym kanale ukazywały, to serdecznie proszę o wsparcie. Możliwości jego udzielenia są rozpisane pod tym nagraniem. Także zachęcam. Panie profesorze, jesteśmy teraz w takim okresie po pandemii koronawirusa, albo jeszcze w trakcie tej pandemii, no trudno to orzec. W każdym razie był to czas, w którym niezwykle dużo mówiło się i wciąż się mówi w przestrzeni publicznej o problemie wolności. No bo powstało takie zagadnienie, na jak wiele może posunąć się państwo, żeby ograniczać wolność obywateli celem... że tak powiem, powszechnego dobra i tego, żeby ta pandemia tu konkretnie się nie rozprzestrzeniała, ale żeby wiedzieć w ogóle, o co tutaj chodzi, o co idzie w samym zagadnieniu wolności, to trzeba, zdaje się, sięgnąć do filozofii wolności i filozoficznego rozważenia tego fundamentalnego problemu. Chciałbym, panie profesorze, żeby kilka słów pan powiedział na początku naszej rozmowy, co to w ogóle jest wolność, jak w naszej cywilizacji łacińskiej wolność jest rozumiana. Bardzo dziękuję za pytanie, które jest niezwykle ważne dla całej kultury politycznej, życia rodzinnego, prawa, dla komunikacji, dla realizacji też praw człowieka. Otóż gdybyśmy na gruncie cywilizacji łacińskiej zapytali, czym jest wolność, to trzeba by było właściwie pójść za świętym Tomaszem z Akwinu, a tak naprawdę również za ojcem Jackiem Woronieckim, który kapitalnie zdefiniował wolność człowieka jako pewien sposób działania polegający na czym? Na wyborze pewnego sądu, którym człowiek się determinuje. Więc wolność jest tak naprawdę sposobem ludzkiego działania wynikającym z tego, że człowiek ma rozum. Jako istota rozumna może odróżnić dobro od zła, może zdobyć poznanie o świecie i w obliczu właśnie prawdy o świecie może dokonać pewnej autodeterminacji. Woroniecki, idąc za świętym Tomaszem z Akwinu, kapitalnie definiował wolność jako panowanie woli nad jej aktami w stosunku do dóbr, które nie są w stanie ukoniecznić woli człowieka. To być może tak brzmi zawile, ale chodzi o co? Chodzi o to, że spotykamy się w naszym życiu z pewnymi dobrami, które nas przyciągają, które budzą nasze zainteresowanie, albo mówiąc językiem filozoficznym, budzą naszą miłość. Ale jest w nas samych pragnienie dobra nieskończonego, czyli dobra absolutnego, czyli mówiąc krótko Boga, o którym już święty Augustyn mówił, że niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu. I teraz my jako ludzie spotykamy się z konkretnymi dobrami, które jednak w naszym życiu codziennym nie mają charakteru absolutnego. Dajmy na to, ojciec profesor Krąpiec kapitalnie to charakteryzował, odwołując się tutaj do spontanicznego doświadczenia. Młody chłopak, kiedy widzi piękną dziewczynę, na pewno ta dziewczyna budzi jego zainteresowanie. No ale po bliższym poznaniu okazuje się, że ta dziewczyna mimo tej urody, sympatii, mimo wdzięku, który ma, no, może być osobą nieodpowiedzialną, nierozumną. Znajdujemy w każdym dobru, które nas otacza, mimo wielkiej dobroci, pewien defekt, który pozwala nam się zdystansować, odrzucić. W związku z tym wolność jest panowaniem woli człowieka nad jego aktami i ona sprawia, że człowiek może, chce pewne rzeczy zrobić, nie musi i człowiek po prostu zwyczajnie się autodeterminuje. Jest rzeczą ciekawą, że u podstaw kultury zachodniej, kiedy rozwijała się w kulturze greckiej, rzymskiej filozofia, refleksja nad wolnością, od razu zwrócono uwagę na to, że wolność ludzka niejako jawi się w naszym codziennym bytowaniu na dwa sposoby.
albo jako enkrateia, czyli mówiąc krótko, samopanowanie, samowładztwo nad sobą, albo jako eleutheria, czyli ta wolność polityczna, czyli ta jakby możność stanowienia o swoim działaniu w przestrzeni życia publicznego. Grecy mówili, że człowiek, który ma wykształcenie, prawy rozum, który jest cnotliwy, który wykazał się godziwym życiem, no, jest obywatelem, czyli kimś, kto partycypuje w przestrzeni życia społecznego i podejmuje pewne decyzje o tym, jak jego wspólnota ma działać, jak ma postępować, jakie prawa mają się pojawić, czy ma wprowadzić takie czy inne podatki, czy prowadzić jakąś wojnę, czy też starać się jej uniknąć. I to jest ta właśnie eleutheria, wolność polityczna, społeczna. Więc wolność jest, reasumując, mówiąc krótko, pewnym dobrem wielkim człowieka, które człowiek ma, tak jak mówił święty Tomasz z Akwinu, z racji swej rozumności, bo korzeniem wolności ludzkiej jest rozum. I wprawdzie wola jest wolna, ona może zakazać pewne działania rozumu, pewne zadziałania może nakazać, ale rozumność człowieka jest właściwie tym, co, jakby to powiedzieć, należy wiązać z wolnością człowieka. I no, wolność jest przede wszystkim pewnym sposobem działania i pewnym uprawnieniem osoby do realizacji dobra. Bo to też trzeba na samym początku powiedzieć, my dzisiaj, kiedy mówimy o wolności, bardzo często ją opacznie rozumiemy. Zresztą troszkę idąc za błędami Tomasza Hobbesa, nie tylko Tomasza Hobbesa, twórcy liberalizmu, który pojmował wolność jako brak determinacji fizycznej. Kiedyś Hobbes pięknie w jednym ze swoich dzieł tłumaczył, czym jest wolność. Mówi tak, no woda w dzbanku nie jest wolna. Dlaczego? Dlatego, że ogranicza ją dzbanek. Jak zbijemy dzbanek, woda się uwalnia. I podobnie mówi, człowiek nie jest wolny, bo ogranicza go, powiedzmy, ściana jego mieszkania. Ale jak już przekroczy tę ścianę, wyjdzie na zewnątrz, no to wolność się jego zwiększa. Jeśli już chodzi po całym mieście czy po całym kraju, no to już jest wolność niemalże absolutna. Ta koncepcja wolności, która wiąże się z brakiem determinacji, ona weszła do kultury i ona narobiła sporo zamieszania, bo wolność nie polega na braku determinacji. Święty Jan Paweł II wielokrotnie jako człowiek rozumny podkreślał, że jeśli człowiek żyje w realnym świecie, spotyka się z rozlicznymi dobrami, to te dobra go determinują. Rodzic, mama, tata wie o tym, że musi koniecznie dla dobra dziecka pewne rzeczy zdziałać, podjąć, musi pewne rzeczy w swoim życiu porzucić i w istocie rzeczy wraz z rozwojem osoby ludzkiej ta, jakby to powiedzieć, przestrzeń działania ludzkiego się zawęża, ale to nie oznacza, że nie ma rozwoju osoby ludzkiej, to nie oznacza, że nie ma dobrowolności, to nie oznacza, że nie ma szczęścia. Dzisiaj niestety chora, bardzo często idealistyczna, odrealniona filozofia, nie tylko filozofia, ale i pedagogika, psychologia, wiele różnego rodzaju nurtów kulturowych doprowadziły do tego, że my wolność rozumiemy jako brak fizycznych przeszkód w działaniu. Panie profesorze, ja pozwolę, ja chyba nie tylko fizycznych, bo takie mam wrażenie, dzisiaj mówi się, że wolność to przede wszystkim zupełny brak jakichkolwiek ograniczeń ze strony tradycji, a nawet kultury, co chyba jest takim standardowym postulatem ruchu LGBT, że wszystko wolno i żadnych ograniczeń cywilizacyjnych wręcz nie można na jednostkę nakładać. Oczywiście, że tak, kiedy bliżej przyjrzymy się właśnie tego typu postulatom czy ideologiom, bo tak trzeba mówić wyraźnie, to zobaczymy, że u podstaw tej całej tendencji do tak zwanego wyzwalania człowieka jest diabelska, tutaj diabelski postulat non serviam, nie będę służył. Nie będę służył dobru, nie będę służył prawdzie, nie będę służył Panu Bogu. To jest ten bunt, który jest spowodowany pychą,
który prowadzi do nieposłuszeństwa i ostatecznie prowadzi do śmierci. Kultura współczesna i o tym właściwie każdy, kto bliżej się tej kulturze przyjrzał, zainfekowała serca ludzkie właśnie tym buntem, pychą, tym nieposłuszeństwem, tą rewolucją ostatecznie, która odwraca porządek i doprowadza do wielkiego nieszczęścia, bo ostatecznie za tym wszystkim stoi śmierć. Tak odwołajmy się do zwykłego doświadczenia ludzkiego, prawda? Jeśli za tą koncepcją wolności na przykład idzie małżeństwo, małżonkowie, prawda? Jedno nie zamierza służyć drugiemu, prawda? Więc tam mąż prosi żonę, kochanie, byłem cały dzień w pracy, ugotuj może jakiś obiad, coś bym raz ciepłego zjadł w ciągu dnia, prawda? Żona mówi, nie, nie będę ci służyła, nie jestem do garów, sam sobie ugotuj, prawda? Więc wiadomo, że to prowadzi prędzej czy później do rozwalenia całego życia społecznego, a to wszystko jest efektem chorego egotyzmu, czy chorego indywidualizmu i absurdalnej koncepcji wolności, gdzie wolność właśnie wiązana jest z samowolą i z brakiem, jakby to powiedzieć, podległości dobru, prawdzie czy drugiemu człowiekowi. Ale panie profesorze, ja mam takie przekonanie i zresztą to chyba jest rzecz dobrze ugruntowana i dobrze rozumiana, przynajmniej jeszcze w Polsce i na prawicy, że mimo tego, że ci różni koryfeusze wolności mają właśnie tę wolność i samostanowienie jednostki na ustach, to często spotykamy się z taką postawą ze strony tych tak zwanych liberalnych elit, że to, co chcieliby robić zwykli ludzie, to, co chcieliby robić w państwie, na kogo chcieliby głosować, to jest jakaś głupota i im się odmawia rozumu, czyli tego, na czym pan profesor mówi, ufundowana jest wolność. No bo ja słyszę, jeżeli głosujemy w Polsce na prawicę czy w Stanach Zjednoczonych, to znaczy, że jest to populizm, jest to jakieś takie schwycenie głupiego, bezrozumnego ludu przez demagogów, a słuszne jest tylko to, co mówią te oświecone elity. Czy to nie jest odbieranie takiej zupełnie fundamentalnej wolności zwykłym ludziom i próba zepchnięcia ich do roli niewolników, tak jak było w starożytności, gdy uważano, że niewolnik to ten, który nie ma rozumu, więc trzeba nim kierować. Ja mam wrażenie, że liberalne elity uważają, że wolne społeczeństwa są takimi właśnie bezrozumnymi niewolnikami. Słusznie pan zwrócił uwagę na ten fakt, bo rzeczywiście w przestrzeni życia publicznego tego typu zjawiska niekiedy mają miejsce. Ale troszkę bliżej, gdy się zastanowimy, gdzie tutaj jest jakby źródło tych wszystkich błędów i trudności, to ostatecznie musimy sięgnąć do, jakby to powiedzieć, już spostrzeżeń pewnych Arystotelesa. On zwrócił uwagę na to, że w życiu społecznym mamy właściwie do czynienia z dwoma typami niewoli czy niewolnictwa. Istnieje tak zwane niewolnictwo naturalne, które wynika po prostu z braku rozumu. Są ludzie, którzy niestety, mimo tego, że poddajemy tych ludzi edukacji, wychowaniu, wykształceniu, oni nie odróżniają dobra od zła. Oni nie widzą różnicy między cnotą i wadą i pozostawieni sami sobie szkodzą sobie. Arystoteles mówi, że takich ludzi niestety wybrakowanych trzeba poddać władztwu człowieka rozumnego. To jest jakby taki rodzaj niewolnictwa, który rzeczywiście no, musimy dostrzegać w życiu społecznym, bo rzeczywiście jest pewien proces, problem taki, mianowicie, że rodzą się ludzie, którzy... Kiedy wyjaśniamy te ideowe źródła zamieszania wokół wolności, to trzeba wskazać na Telesa, który niestety no, dostrzegł pewne złe zjawisko w życiu społecznym. To złe zjawisko polega na tym, że rodzą się ludzie bez rozumu, ci ludzie poddani edukacji nie potrafią odróżnić dobra od zła i tacy ludzie pozostawieni sami sobie, no... zagrażają innym. Ale jest też drugi rodzaj, mówił Arystoteles, niewoli, która przychodzi na człowieka niejako z zewnątrz, poprzez prawo, gdy człowiek staje się jakby istotą podległą z racji tego, że nie ma majątku, nie ma, jakby to powiedzieć, szansy własnego rozwoju. Ten drugi rodzaj niewolnictwa, on funkcjonował w kulturze starożytnej w postaci
służby. I rzecz jest ciekawa, żeby te dwa typy niewolnictwa, które niestety także dzisiaj odżywają, dostrzec w życiu społecznym. Bo co się okazuje, jeśli de facto pozbawimy człowieka prawdy, a niestety wiele uniwersytetów, wiele uczelni dzisiaj nie kształci człowieka integralnie. Nie można na przykład na wielu uczelniach dzisiaj mówić o tym, co jest, czy kto jest celem ostatecznym życia człowieka. Nie można mówić o tym, że człowiek jest osobą. Bardzo wiele uczelni przedstawia wizję człowieka jako istoty czysto naturalnej, biologicznej, niczym w istocie rzeczy nieróżnej od świnki. Buduje tutaj przed człowiekiem taki obraz życia społecznego, polityki, jak gdyby no, człowiek nie miał życia wiecznego, a przecież człowiek ma życie wieczne i ma wieczne przeznaczenie. I to fałszywe, utopijne założenie bardzo często jest przyczyną tworzenia się zniewalających form życia społecznego, gdzie człowiek staje się sługą najczęściej swoich pożądliwości, bo trzeba pamiętać o tym, że człowiek przecież jest dobry, ale jest po grzechu pierworodnym. Ma w sobie zaczyn pychy, ma w sobie pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, której może poddawać się i może stawać się kimś, kto jest właśnie zniewolony swoimi uzależnieniami, słabościami, swoimi wadami. To jest bez wątpienia fakt. Normalna ludzka kultura, prawdziwa ludzka kultura, do której my w cywilizacji łacińskiej chcemy dążyć, którą staramy się tworzyć, to jest taka kultura, która ma w sobie ogromny realizm, która głosi godność wszystkich ludzi, ale z drugiej strony dostrzega to zjawisko samozniewolenia, samozepsucia, także zepsucia człowieka, które płynie ze strony życia społecznego. I o tym trzeba mówić dzisiaj wyraźnie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często nie dostrzega się tych zagrożeń, autentycznych zagrożeń wolności, które z jednej strony pochodzą od społeczności źle zorganizowanej, od ideologii, które są, od czynników cywilizacyjnych, a z drugiej strony nie dostrzega się tego, że istnieje niebezpieczeństwo samozniszczenia i przez tutaj fałszywą formę życia. A czy te niebezpieczeństwa nie przybierają teraz na sile tym bardziej, że bardzo dużemu atakowi poddawana jest monogamiczna, katolicka, chrześcijańska rodzina? Bo wydaje mi się, że jeżeli te wartości i ta przestrzeń wolności, którą może rodzina gwarantować dziecku, są rugowane, a zastępowane przez państwo z jego ideologią, no to taka autentyczna przestrzeń wychowania do wolności nam się dramatycznie kurczy. Oczywiście, ma pan w 100% rację, a to spostrzeżenie, na które pan zwrócił teraz uwagę, ono było już znane Arystotelesowi. On zwracał uwagę na to, że autentycznie wolny człowiek to jest przede wszystkim człowiek, który ma wykształcenie, bo wykształcenie daje człowiekowi rozum tak naprawdę, możliwość posługiwania się. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie systemy totalitarne, chcąc zniewolić człowieka, w pierwszej kolejności atakują rozum. Potem atakują własność prywatną człowieka, bo przecież jeśli pozbawimy siebie, czy zostaniemy pozbawieni domu, majątku, no to nie możemy się leczyć, nie możemy wychowywać swoich dzieci, nie możemy bronić się. I zniewolenie prawdziwe także dokonuje się poprzez likwidację tego pierwszego naturalnego kręgu ludzkiego życia, gdzie człowiek dojrzewa. Tym kręgiem jest właśnie rodzina. Proszę zwrócić uwagę, że atak na rodzinę jest konieczny do tego, aby po pierwsze odebrać człowiekowi wolność, po drugie budować totalitarny ład. Ja pamiętam takie swoje doświadczenie, może nie mówiłem o tym publicznie, ale kiedyś tuż przed obroną doktoratu starałem się o pewne miejsce pracy na uczelni i profesor były marksista, bo na uczelniach ciągle tych profesorów marksistów nie brakuje, przeglądał papiery, moje curriculum vitae, mówi, o pięknie, ma pan już publikacje, ma pan tutaj listy polecające od profesorów, o już tutaj recenzję pracy doktorskiej pana, świetnie, ale ja pana nie chcę. A pytam, dlaczego? Przecież wszyscy
mam wolę pracować. A pan pisze, że pan ma już tutaj rodzinę, dom. Ja muszę mieć kogoś, kim mógłbym kręcić, a panem się już nie da. Proszę więc zwrócić uwagę, że dzisiejsza forma zniewalania ludzi atakuje rodzinę monogamiczną, nierozerwalną wraz z domem. Dlaczego? Dlatego, że to jest konieczny warunek pełnego zniewolenia człowieka. Jeśli człowieka pozbawimy rodziny i tego wszystkiego, co rodzina daje, to po pierwsze zlikwidujemy tę pierwszą, naturalną, właściwą niszę edukacji i wychowania, bo przecież mój syn idzie do szkoły, ale wcześniej i ja z żoną, z najbliższymi, z dziadkami musiałem go nauczyć mowy, musiałem nauczyć go używania rozumu. Prawda? Szkoła, uniwersytet dopełnia przede wszystkim tutaj to, co robi dom i taką ma funkcję. Dzisiaj wiemy o tym, że jest ogromny atak ze strony różnych neoliberalnych czy liberalistycznych, w tym w pejoratywnym znaczeniu słowa, ideologii, które starają się zabrać władzę rodzicielską od człowieka. Mówił pan profesor kilkukrotnie o znaczeniu własności prywatnej. To już podkreślał i Arystoteles i jest to rzecz, która i dzisiaj wszyscy filozofowie i teoretycy autentycznej wolności podkreślają. Ale ja widzę też dzisiaj taki powtórny duży atak na własność prywatną. To w Polsce jeszcze nie jest tak dobrze dostrzegalne, ale na przykład na Zachodzie, choćby w Niemczech, jest taki bardzo silny ruch na to, żeby nie posiadać własnego samochodu, żeby nie posiadać własnego domu, żeby wszystko wynajmować, jakby niczego nie mieć i być tylko konsumentem, który raz z tego, raz z tamtego korzysta. Czy ten atak na własność prywatną jest rzeczywiście dzisiaj w ocenie pana profesora duży i czy on się może zakończyć też takim bardzo poważnym odebraniem nam naszej wolności? Oczywiście, proszę pana, własność prywatna jest, była i zawsze będzie podstawą autentycznej ludzkiej wolności społecznej, indywidualnej i rodzinnej. To nie przypadek, że współczesna ekonomia, formy, które ona proponuje, rzeczywiście idą w pozbawianie człowieka własności. No, najczęściej to się dokonuje poprzez podatki. Dzisiaj w tak zwanej Unii Europejskiej państwo zabiera człowiekowi około 80% jego dochodu. To w praktyce pozwala nam pracować w roku tam 2 miesiące dla siebie, resztę dla różnego rodzaju tutaj instytucji państwowych. To wszystko oczywiście ma swoją pewną podbudowę ideologiczną. Uważa się, że gdyby człowiek miał majątek, no to wiadoma rzecz, byłby w pewnej mierze niezależny, no ale właśnie chodzi o to, żeby był zależny. Żeby od samego początku zależał nie tyle od państwa, ale od konkretnych partii i ideologii politycznych, które one reprezentują. Także socjalizm jako pewna ideologia wszedł do życia społecznego, on rujnuje własność prywatną, on rujnuje przede wszystkim rodzinę, bo zabiera od rodziny władzę rodzicielską, zabiera od rodziny edukację, zabiera od rodziny wychowanie i efektem jest tego to, że człowiek nie ma jakby szansy uzyskać właściwej dojrzałości, bo proszę zwrócić uwagę, mówimy o tym, że człowiek ma dojrzałość, kiedy ma 18 lat. No tak, ale proszę zobaczyć, ten 18-latek pełnej dojrzałości nie ma nawet w świetle prawa polskiego, bo na przykład nie może jeździć motocyklem tam powyżej 600 centymetrów. No tak, mówimy, że ma już tam 24 lata, ma pełną dojrzałość. Nie, bo nie może zostać prezydentem, bo trzeba mieć 35 lat. To też jest pewnego rodzaju świadectwo tego, że dojrzałość ludzka i co za tym idzie, autentyczne posługiwanie się majątkiem, rozumem, swoją wolnością wymaga odpowiedniej dojrzałości. Atak na własność prywatną jest atakiem głównie z tego powodu prowadzonym, aby jakby odebrać człowiekowi to, co autentycznie go formuje. Bo jeśli ja mam na przykład ogród i ten ogród pielę, to ja się uczę pewnej odpowiedzialności i widać efekty mojej pracy. Jeśli natomiast idziemy w stronę kolektywnego, jakiegoś takiego zakamuflowanego sposobu życia, gdzie właściwie nie wiadomo, co mam, bo mój dom jest na kredyt, bo mam, przepraszam, jakieś tam długi,
w leasingu jest coś tam, no to właściwie wyrabia się we mnie autentyczna taka postawa, że no dajcie mi, ale ode mnie to nie zależy, czy ja się dobrze prowadzę, czy nie. Ja jakby staję się klientem, oczekuję tutaj pomocy od kogoś innego, a sam ze swej strony no, niewiele robię. To jest głęboko antypersonalistyczne i deprawujące podejście, które ostatecznie prowadzi do braku autentycznej ludzkiej wolności. Panie profesorze, ostatni wątek, który chciałbym poruszyć w tej naszej rozmowie. Wolność, a religia, zwłaszcza religia katolicka. Czy można sobie wyobrazić autentyczną wolność bez religii, bez tego wymiaru transcendentalnego? To znaczy, czy może być człowiekiem wolnym ten, który sprowadza całe swoje życie tylko do produkowania, konsumowania i do tego doczesnego, że tak powiem, wymiaru? Odpowiedź brzmi zdecydowanie nie. Religia, a tym bardziej religia prawdziwa, katolicka, jest gwarantem ludzkiej wolności i to na wiele różnych sposobów. Dlaczego? Dlatego, że ona utwierdza w człowieku prawdziwościowy obraz tego, kim człowiek jest. Człowiek jest dzieckiem Bożym, stworzonym na obraz i podobieństwo Pana Boga, ale także urodzonym tutaj, w tym materialnym naszym świecie, przepraszam, i żyjącym ostatecznie dla samego Pana Boga. To wszystko, co nas otacza, to jest pewnego rodzaju środek, który przybliża nas do Pana Boga albo do Pana Boga oddala. Jeśli odrzucimy religię, a wszystkie systemy totalitarne walczą z religią. Dlaczego? Dlatego, że doskonale wiedzą o tym, iż porzucenie religii jest jednocześnie, jakby to powiedzieć, zabiciem w człowieku jego świadomości godności, wolności, przeznaczenia i jest jakby prostą drogą do zbydlęcenia człowieka. Prawda? Jeśli ja jestem katolikiem, wiem, że jestem kimś ważnym. Jak jestem kimś ważnym? No umarł dla mojego zbawienia sam Pan Bóg na krzyżu, prawda? To ja nie jestem byle kimś. Proszę się ze mną liczyć, prawda? Mam prawo do tego, żeby mnie podmiotowo traktować. Mam godność, mam wolność. Oczywiście jest ze mną też tak źle, że Bóg musiał umrzeć, żeby mnie ratować, więc ta prawda jest taka o człowieku, że ja nie jestem czystym, absolutnym dobrem, jestem kimś niezwykle cennym, ale jestem też no, tak skażony różnego rodzaju wadami, że dla ratowania mojego Bóg sam musiał umrzeć. W związku z tym, jeśli odrzucimy religię, to wszystko, o czym teraz tutaj mówimy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że autentycznie będziemy narażeni na co? Na głębokie zniewolenie. I właściwie wszystkie systemy totalitarne, także cywilizacyjne, w których religia sprowadza się do jakiejś obyczajowości, tam kręceniem młynkiem, czy tam przesuwaniem jakiegoś rodzaju zabawek, a nie jest to autentyczna więź z Bogiem, to są systemy, które człowieka zniewalają, redukują, czynią z człowieka rzecz. Tymczasem właśnie religia autentyczna, zwłaszcza religia katolicka, jest tą drogą odkrywania w sobie godności, wolności i transcendencji, bez której nie można zorganizować ani normalnej kultury, ani normalnego życia społecznego. A czy w takim razie, by jeszcze na sam koniec już przejść do pewnego konkretu związanego z tym problemem religii, wolności i państwa, czy w ocenie pana profesora było właściwe to, co się stało w Polsce i w wielu innych krajach świata w czasie tej epidemii koronawirusa, że państwo jednak na pierwszy plan wysunęło zdrowie obywateli i sam Kościół wysunął na pierwszy plan zdrowie obywateli i została nam zakazana jako społeczeństwo, nie mówię jako jednostką, możliwość uczestnictwa we mszy świętej, czyli niejako poddano i oddano ten wymiar transcendentny takiemu wymiarowi zupełnie doczesnemu. Czy to nie był zamach na samą istotę wolności? Z całą pewnością było to działanie nierozumne z perspektywy właśnie prawdy o człowieku. Człowiek ostatecznie jest przeznaczony do życia wiecznego, w związku z tym jak gdyby separowanie człowieka od środków, które dają mu życie wieczne, a właśnie przecież sakramenty, msza święta, to są te środki, które ostatecznie umacniają w nas życie wieczne. Separowanie jest tutaj no, pewnym dramatem, który miał miejsce i na
który trzeba spojrzeć z pewnym ubolewaniem. Rozum podpowiada, że można było w tym czasie zorganizować msze święte, po pierwsze w ogóle w większej liczbie. Można było te msze święte organizować również przed kościołami. Z tych wszystkich rzeczy jakoś tak bardzo łatwo zrezygnowano i to niestety doprowadza do utrwalenia się w ludziach takiej fałszywej postawy, która mówi, no tam ja mogę się obawiać, prawda, zarażenia, więc kościół właściwie pozwala mi, czy biskup właściwie dany, hierarchia kościoła pozwala mi na to, aby nie iść, no to właściwie zawsze się mogę czegoś obawiać, w związku z tym zawsze mogę jakby opuścić mszę świętą. Dzisiaj pamiętajmy o tym. Praktyki związane niedzielne z uczestnictwem katolików we mszy świętej w Polsce są, no, mówi się, że około, że 20 paru % regularnie uczestniczy we mszy świętej w normalnym czasie. No to oznacza, że 70 parę % katolików jest pozbawionych w niedzielnej mszy świętej. To jest pewnego rodzaju dramat. Do tego jeszcze dochodzi właśnie ta ideologia strachu, która separuje człowieka od Pana Boga i która, no, niestety też swe żniwo fatalne pociąga. Tak zadajmy sobie pytanie takie, gdyby była jakaś fabryczka albo drużyna piłkarska i teraz ta drużyna wychodzi tylko w składzie 20 paru %, wychodzi bramkarz i jeden obrońca. Czy ta drużyna ma szansę skutecznie prowadzić walkę, skutecznie realizować swoją misję? Ma wielkie kłopoty. Ma wielkie kłopoty i tutaj, no, nie bójmy się pewnej samodzielności, otwartości na tutaj samostanowienie, które powinno w nas być. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że dla wielu naszych widzów będzie niezwykle ciekawa, tak jak i była dla mnie to, co mówił pan profesor. A wszystkim naszym widzom dziękuję za uwagę i raz jeszcze zachęcam do tego, żeby nasz portal wspierać modlitwą i wspierać finansowo. Możliwości modlitewne są dla państwa doskonale znane, a możliwości wsparcia finansowego są rozpisane pod tym nagraniem. Raz jeszcze dziękując, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie za uwagę.